się z wami tradycyjnie we wrześniowy poniedziałek nowym odcinkiem Rolnik Szuka Żony. Nie muszę przypominać, że to już 10. jubileuszowy sezon programu. Niestety jednak produkcja nie poszła w All Stars of Rolnik Szuka Żony, ale za to mamy całkiem ciekawą piątkę kandydatów. Wczorajszy drugi odcinek to oczywiście już pierwsze randki z kandydatkami i kandydatami z listów, więc zaczyna robić się ciekawie. Co prawda na początku odcinka trochę latała produkcji i kamera, więc albo operatorzy hucznie opijali jubileuszową edycję, albo dopadły ich wichr namiętności z natką ukazu. Manowska nie tracąc czasu przedstawiła równej dziewiątce kandydatek Darka Włoszczyznę, znanego z Idealnych Więzów Marchwi i Selera. Co ciekawe, wśród dziesiątki dostrzec można było znajomą twarz piegowatej kandydatki Micha z zaledwie ostatniej edycji. Niektórzy chyba koniecznie chcą wyjść za mąż za rolnika z telewizji, bez znaczenia za którego. Kozia brudka Darka oczarowała całą dziewiątkę. Okazało się, że dziewczyna, którą Darek przez telefon pytał, czy się do niego przeprowadzi, jednak się wystraszyła i nie przyjechała. Pierwsza randka przypadła programistce, która napisała Darkowi sześciostronnicowy list, który miał mu zadośćuczynić za te dwuzdaniowce. Pan Włoszczyzna próbował ją uwieść, gładząc swoją kozią brudkę. Programistka zadeklarowała, że mogłaby zamieszkać u Darka, jakby jej ogarnął jakiś dobry internet. Również podczas randki z Nikolą w kwiecistej sukience Darek zdawał się mieć rękę przyklejoną do swojej koziej brudki, choć przecież był mistrzem wiązań marchwi i selera, a nie hodowcą kóz, to jednak ten tik nerwowy miał chyba zdominować ten odcinek. Pojawiła się też dziewczyna od wierszyka i wyklejanki. Na koniec też zaimprowizowała mu wierszyk, a Darek docenił to, mówiąc, że znajdzie się w kolejnym etapie. Darkowi wszystkie randki wydawały się być udane, więc będzie miał chłopak trudny wybór. Aczkolwiek po tym odcinku będziemy musieli zmienić mu ksywę z Włoszczyzny na kozią brudkę. Kto jest, zapiszę w komentarzu kozia brudka. Poza brudką sposobem Darka na rozmowę było stwierdzenie: siadaj i opowiadaj, co u ciebie. Śnieżka Ania starała się nie okazywać zbytniego entuzjazmu swoim kandydatom, choć okazało się, że gość od prezentu jednak przeszedł, choć po liście i zdjęciach chciała go odrzucić. Nauczka dla przyszłych piszących: czasem warto się szarpnąć na coś więcej niż krowę w pudełku. Wydawać by się mogło, że czarny wyszczupla, ale jednak nie w przypadku Śnieżki Ani. Musi sobie dziewczyna ogarnąć inny ulubiony kolor. Pierwszą randką szklarnianej Śnieżki był Bartek, zawodowo piszący piosenki i wysyłający listy do rolniczek z programu, czym się nawet szczycił, siedząc ze swoimi konkurentami. Bartosza za nią miał połączyć fakt, że obydwoje lubią branżę beauty, a on też miał kiedyś Maltańczyka. Bartek wyznał, że poprzednie zgłoszenia to było nieporozumienie, ale tylko dlatego, że nie został wybrany i nie przeszedł dalej. Bartosz startował do Kamili, do Klaudii, a teraz do Ani, bo jak twierdzi, jest fanem rolnika, ale też marzy o Ani, a wcześniej o Klaudii, Kamili i tak dalej. Śnieżka nazwała go latawcem. Przy pozostałych kandydatach też nie gryzła się w język. Śnieżka, doświadczona przeszłością, przepytywała kandydatów jak doświadczony policjant. Kandydat muzyk wyznał jej, że jego sytuacja życiowa się zmieniła i okazało się, że ma jakieś dziecko, o którym nie wiedział. Niby 10 kandydatów, ale szału nie ma. Jeden niedoszły celebryta, ojciec trójki dzieci i gość, któremu zmienia się sytuacja życiowa, nie rokowali zbyt dobrze. Byli też spoko goście, typu 7 lat młodszy Dominik, który z kolei był dla Ani ciut za niski, choć w jej typie, oraz o 15 lat młodszy chłopak, u którego jedynym minusem był wiek. Jak na 14 listów, frekwencja kandydatek u Waldiego Hollywood była wybitna, bo na spotkanie z nim przyjechało aż 7 kandydatek, a wiadomo, że kilka odrzucił przy czytaniu listów, więc chyba paniom faktycznie zaległo na spotkaniu naszego oscarowego kandydata. Waldi wyznał, że liczy na happy end tego filmu. I tutaj ciekawostka, bo policzyliście deklarowane przez Waldiego filmy z jego notesu i wychodzi na to,
że przez ostatnie 20 lat musiał oglądać jeden film dziennie, żeby dobić do takiego wyniku. Całe szczęście gość ma 4 dychy na karku, więc w okresie niemowlęcym miał chwilę wytchnienia. Na spotkanie przybyła też ładna Ewa, która zauroczyła Waldiego swoim listem, na tyle, że zadeklarował jej to nawet przez telefon. Jednak w dzień randek zadeklarował, że chłopaki imprezy i takie, ale tak bardziej to nauka go kręci, czyli na każde spotkanie czeka tak samo i nie ma faworytki, ale tak bardziej to czeka na spotkanie z Ewą, chociaż po oględzinach na żywo stwierdził, że wyrównały się szanse. Kandydatki Waldiego były bardzo sympatyczne, on też starał się dbać o to, żeby rozmowy były miłe. Anna, również wielbicielka kina, wydawała się być niesamowicie podekscytowana każdym słowem wychodzącym z ust naszego hollywoodzkiego rolnika. Doczekaliśmy się jego spotkania z Ewą, podczas którego oboje prześcigali się w kolejnych komplementach pod swoim adresem, po czym Waldy stwierdził, że jest oczarowany. Chociaż po wizytówce i listach można było odnieść wrażenie, że król Artur, władca ciągników i maszyn rolniczych, wybierze same finalistki Miss Polonia, okazało się, że głównym kryterium wyboru był jednak wzrost, a nie wygląd. Wyraźnie chłopak ma ambicje posiadania wysokiego potomstwa olbrzymów, które to mogłoby mu wyzbierać jabłka z czubka jabłonki. Pierwszą kandydatką Artura okazała się być przebojowa pani psycholog. Wizualnie niebrzydka, ale po rozmowie z nią widać, że ewidentnie ma to coś, czyli wnętrzności, i wpadła Arturowi w oko. Z pozostałymi kandydatkami rozmowy też jakoś szły, ale aż tak nie iskrzyło. Za to trzeba przyznać, że Artur wybrał różne typy urody i takie raczej naturalne dziewczyny. Co prawda zaprosił bizneswoman z branży beauty, ale cały czas mówił jej, że szuka naturalnej dziewczyny, jakby celując w to, że ona jest nienaturalna. Niby spoko, ale po co ją w takim razie zapraszał? Była też ta od figurki krowy. Chociaż wszyscy deklarowali, że wybór będzie trudny, Artur po randkach stwierdził, że po pierwszym spotkaniu jest pewien tego, kto przejdzie dalej i nie musi się nad tym zastanawiać. Nasza najwybredniejsza rolniczka, nie rolniczka tej edycji, Agnieszkę, zwana przez widzów koniarą, wybrała jakimś cudem aż 6 listów, bo w jej kierunku zmierzało aż 6 panów. Co prawda limitem była magiczna 10, ale słysząc to, jak komentowała listy, cudem wydaje się ta 6. Mało tego, okazało się, że ma jeszcze jedną online. Widziałam, że widzowie pisali, że Agnieszka wygląda jak jakaś lekarka z M jak Miłość. Niestety nie oglądam polskiej mody na sukces, więc ocenę pozostawiam oglądającym. Z kandydatów wyraźnie odznaczał się dosyć cichy Mateusz, zapatrzony w Agnieszkę, który był zdecydowanie najprzystojniejszy z całej 6 i najwyższy. Pierwszy kandydat Agnieszki zapatrzony był w nią jak w obrazek i deklarował, że będzie o nią walczył. Rozgadanego Janka zgasiła od razu pytaniem, dlaczego w wieku 37 lat jest na tyle niesamodzielny, żeby mieszkać z mamą. No ale on już podjął krok ku samodzielności, przecież postanowił zamienić mamę na Agnieszkę. Randka na Skype'ie była w gościem na odwyku, któremu Agnieszka podziękowała, kiedy wyjawił jej, że jest alkoholikiem. W sumie to nie ma co się jej dziwić, po co się w takie coś pakować. Pojawił się też Mateusz, który okazał się mieszkać niemal po sąsiedzku z Agnieszką i wywarł na niej dobre wrażenie, mimo że jest to 6 lat młodszy. Mimo to twierdziła, że nie wie, kogo zaprosi dalej, chociaż miejsc było 5, a jeden z jej kandydatów odpadł po wyznaniu o odwyku. Albo 6 przybyłych wywarło na niej tak dobre wrażenie, albo Agnieszka tylko kokietowała produkcję. Tymczasem w zwiastunie kolejnego odcinka widać było mniej więcej, kogo wybrali rolnicy do dalszego etapu, i Ania zaskoczyła wyborem ojca trójki dzieci, deklarującego, że kolejna dwójka nie zrobi mu różnicy, bo już ma takie doświadczenie. Jak myślicie, czy ktoś z tej 5 znajdzie miłość po sezonie? Niektórzy całkiem nieźle rokują po pierwszych randkach, ale doświadczenie poprzednich edycji nauczyło nas, że to nic nie znaczy. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, a tymczasem znak pokoju i bye bye.